naszym budżetowym BM-kom. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak montuję hydrauliczny hamulec ręczny. Pokażę, jakie elementy mam przygotowane tutaj na masce i pokażę Wam, co będziemy dzisiaj montować. Tutaj są wszystkie części, które dzisiaj będziemy montować. Blacha montażowa pod hydrołapę, którą zresztą sami wykonaliśmy. Śrubki montażowe, zestaw kluczy i hydrauliczny hamulec ręczny polskiego producenta. Zaczynamy montować. Dobra, no to trzeba zrobić próbę generalną. Startujemy. To na dzisiaj koniec. Jeszcze Wam pokażę, jak to ostatecznie wygląda. Tak to mi wyszło. Blacha, którą żeśmy sami dorobili. Jak będziecie chcieli taką, to jak najbardziej możemy też dla Was taką dociąć. Pasuje idealnie i otwory sobie możecie dorobić pod swój hydrauliczny ręczny. Czyli jeżeli ktoś posiada wiertarkę i wiertło M10, to jest w stanie sobie taki zestaw zamontować. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, a my w następnym odcinku pokażemy Wam już, jak działa i jest podłączony ten ręczny.